Czy można powiedzieć, że Polska jest niepodległa? I to w kontekście jak najbardziej bieżących tych zdarzeń, których obserwujemy, ale też w szerszych kontekstach innych rzeczy, bo nie tylko marsz, ale cała rzeczywistość jest inspiracją, która może posłużyć do odpowiedzi na to pytanie, czy jest nasz kraj niepodległy? Proszę zwrócić uwagę, że niepodległość nie jest tożsama z pojęciem niezależności, tożsamości. To są pojęcia, które są zachodzące bardzo często na siebie, ale nie tożsame. Więc kiedy używamy tego pojęcia niepodległość, to zazwyczaj używamy w konotacji historycznej. I bardzo często mieszamy różne zjawiska polityczne, socjologiczne, prawne do tego pojęcia niepodległość, to co tutaj kolega przedstawił. I rzeczywiście dzisiejsze spojrzenie, nowoczesne spojrzenie na pojęcie suwerenności, tożsamości narodowej, w ogóle pojęcia narodu, prawda? To nie jest tylko pojęcie etniczne. Zwłaszcza w tym kontekście, który powiedział Pan z roku 1795. Bardzo ciekawe i bardzo ważne. Zapominamy o tym właśnie w kontekście roku 1918, że to pojęcie Polaka w roku 1795 to było zupełnie inne niż to, co w 1918. Diametralnie inne. Ale wracamy do tego kontekstu niezależności. Więc jeżeli używamy pojęcia suwerenność i niepodległość, to oczywiście Polska jest krajem niepodległym. Ponieważ posiada zewnętrzne, formalno-prawne oznaki suwerenności państwowej. I co do tego nie ma wątpliwości. Czyli każdy prawnik, konstytucjonalista określi Rzeczpospolitą Polską jako kraj niepodległy. Czyli jako kraj suwerenny w znaczeniu formalnym. To jest jedna sprawa. Jeżeli mówimy, że niepodległość to niezależność, to od razu powiem, proszę Państwa, nieraz się tu wypowiadałem na ten temat, moje wcześniejsze tutaj wypowiedzi podzielone na części i tu powiem prowokacyjnie, ale też skrótowo. Otóż nie ma w zasadzie kraju w świecie, który byłby w pełni niezależny. Nie ma takiego kraju. Nie ma. I również Polska w tym znaczeniu nie jest niezależna. Dlatego, że relacja między państwami i krajami jest dzisiaj tak ścisła, że żaden kraj na tą niezależność pełną nie może sobie pozwolić. Dla Polaków niepodległość, słowo niepodległość to jest pojęcie, to jest konotacja historyczna, tożsamościowa, emocjonalna, a więc wiąże się z innymi jeszcze elementami. Nieprawnymi, niepolitycznymi, niegeopolitycznymi, tylko tożsamościowymi. O tym wychowaniu proeuropejskim już jest konotacja. Nie ma kraju, nie ma państwa w Europie, czytaj Unii Europejskiej, która byłaby niepodległa w tym znaczeniu. Jeżeli coś, to niepodległą jest Unia Europejska. To są ci zwolennicy suwerenności unijnej. To, co mówił tutaj pan marszałek. Czyli tu jest pomieszanie pojęć, to jest bardzo istotna sprawa. W Polsce dzięki temu zjawisku, może konserwatywnemu, przywiązaniu do starego pojęcia niepodległości, tego problemu w Polsce nie ma. Ale jest też kilka innych krajów, które mają podobne konotacje. To są Węgry, abstrahując od sprawy stosunków z Polakami, to jest Republika Litewska. To jest Estonia. I najśmieszniejsze może, w cudzysłowie najśmieszniejsze jest to, że temu pojęciu niepodległości sprzyjają kraje, które weszły do Unii Europejskiej. Ze wschodu. Ujęcie regionalizacji jest świadomą od 1949 roku polityką europejską. Czyli przenoszenia na zasadzie subsydiarności, odpowiedzialności społeczeństwa za element lokalny. Do tego stopnia, aby umniejszać rolę państwa jako struktury organizacyjnej obywateli i narodu, narodu w znaczeniu państwowym,
w stosunku do mniejszych społeczności. Tą rolę ma wypełniać ktoś na dole, mniejszy region. I nagle okazało się, że nie ma jednolitości etnicznej i narodowej w krajach starej Unii. Ruszają się Baskowie, ruszają się Katalończycy. W 75, kiedy doktryna państwa francuskiego od czasu Napoleona wycięła z historii, z politologii pojęcia inne niż Francuz, stąd cesarz Francuzów, a nie Francji. Są tylko Francuzi, nie ma Brytończyków, nie ma Gaskończyków, nie ma Prowansalczyków, nie ma Alzatczyków, Lotaryńczyków. Są tylko Francuzi. Dzisiaj już tego pojęcia nie ma. Dzisiaj jest prawo we Francji do tego, aby kultywować swoje tradycje regionalne w tym kontekście. Oczywiście niektórzy wysuwają kontekst, na przykład Prowansalczycy, że oni z Francuzami, czytaj, dawnymi pomieszanymi Germanami nic nie mają wspólnego. Oni są zupełnie innej narodowości. To jest to samo, co problem Hiszpanii i Katalonii. To jest podobne zjawisko. I te zjawiska będą się pogłębiać. To, co tutaj państwo powiedzieli na temat separatyzmów, nazwijmy, czy regionalizmu w Polsce, no póki co konstytucyjnie mamy gwarancję, że jesteśmy państwem jednolitym. Więc ruch separatystyczny na Górnym Śląsku jest ruchem antykonstytucyjnym i ja wyrażałem nieraz ten pogląd. Jestem zdziwiony, że odpowiednie służby państwowe się tym nie zajmują. Większość tych wypowiedzi jakby koncentruje się na jakby takim odniesieniu do jednego tematu, który może stanowić w przyszłości odrębną w ogóle dyskusję, to znaczy naród a państwo. I wchodzimy w ten temat, jak nie z boku, to od środka, jak nie tego. Otóż to do tego zawsze można wracać i powinno się wracać, bo w moim przekonaniu, tak jest moje przekonanie, naród jest istotniejszym elementem naszej tożsamości jak państwo. Jak tutaj kolega powiedział, nie było państwa, był mocno świadomy naród, a dzisiaj jest państwo, w sensie konstytucyjno odczuwany, bo flagi mamy, ale z tym narodem, z tym poczuciem polskości, to ja bym poważnie dyskutował i uważam, że jest znacznie słabsza teraz siła tego własnej świadomości narodowej, niż była za, przepraszam za określenie, za komuny. Że jaka Belgia, taka Unia Europejska. Belgia od samego początku była tworem sztucznym. Nigdy to państwo nie stanowiło jakiejkolwiek spoistości, bo było dziełem kompromisu politycznego. Bo my musimy spojrzeć na Unię Europejską też pod kątem intencji, założycieli samych, to może nie, ale dzisiaj tych, którzy mają ster w ręce w Unii Europejskiej, dzisiaj nawet jest taki dość dobry artykuł, uważam, że na temat tego, jak daleko odstąpiono od tych ideałów, przynajmniej w sferze moralnej, katolickiej, w stosunku do tego, co jest dziś, prawda? Dzisiaj Unia Europejska ma tyle wspólnego z jakimkolwiek podejściem, który na początku miał miejsce, jak, prawda, konserwatyzm do marksizmu. Dzisiaj w zasadzie tak to wygląda. Dzisiaj całkowicie Unia jest opanowana przez myślenie marksistowskie i na tym polega problem, prawda? Bo jeżeli jest dzisiaj globalizacja, zbliżanie się państw, gospodarek, to problemem tutaj nie jest ten sam naturalny proces, tylko sztuczne prowadzenie tego procesu w zupełne manowce. Związek Radziecki BIS, prawda? No bo kto jest w Unii Europejskiej najbardziej lubiany? No ten, który najlepiej, kiedy to będzie ktoś niespecjalnie o białym kolorze skóry, najlepiej, jeżeli będzie miał skłonności do kochania inaczej, a jeszcze, prawda, najlepiej, jeżeli to ta osoba będzie bardzo lewicowo nastawiona politycznie. I wtedy to jest idealny obywatel Unii Europejskiej. Ale czy my się w tym mieścimy? No nie, no, proszę państwa, nie. I trzeba po prostu to sobie wyraźnie powiedzieć. Jakie są w Unii mechanizmy? Otóż pierw jest traktat z Maastricht, a potem się uzasadnia, że ten traktat z Maastricht już wyszedł, prawda, z obiegu, trzeba zrobić następny traktat. Jak było z Niceą? Polacy podejmowali decyzję o wejściu do Unii Europejskiej na podstawie traktatu nicejskiego, który jakieś tam preferencje Polsce dawał. Szulerzy się na boisku znaleźli, prawda, i teraz powiedzieli piłkarskim porównaniem. Kolego, wy możecie z nami grać, bo nie jest trzecioligowa drużyna wygrała z pierwszoligową. To się zdarza w pucharach. No ale tym razem, panowie, to wy bramkarza zdejmijcie, prawda? Polacy, zdejmijcie bramkarza, weźmiecie pomocnika tego, no i niech was będzie 9, a nas 11 czy 7 i zobaczymy, kto z kim wygra. No nie ma takiej, w takim meczu się po prostu nie wygra. Nie ma szans, prawda? A intencje są jasne i ludzie
powinien zacząć rozmawiać również o intencjach tych tworzących. To nie jest ta Unia, którą się mydla w oczach, prawda, przeciętnemu zjadaczowi chleba. To jest zupełnie coś innego. I teraz również jeśli chodzi o te kwestie relacji pomiędzy krajami, tutaj słusznie powiedziałeś, dzisiaj w zasadzie w pełni zależnego państwa nie ma, no ale są państwa, które są decydujące. I dzisiaj można powiedzieć, że w sumie do, można to wymienić, no Stany Zjednoczone to są Chiny, to jest w jakimś tam stopniu Rosja, a z tych mniejszych dochodzących to dzisiaj coraz większe znaczenie ma Brazylia, Indie i to są mocarstwa, które mogą na tej szachownicy, prawda, prowadzić bardziej niezależną politykę. Ale skoro Pan Bóg tak nas ustawił, jak ustawił, to przynajmniej w ramach to, co powiedziałem, tych proporcji, jakich posiadamy, wielkości narodu, świadomości tego narodu, potencjalnej gospodarki, róbmy to, co jesteśmy w stanie zrobić i potencjalnie jesteśmy bez większych problemów. Tylko musimy się pozbyć tego kompleksu, ja nie wiem, jak ten kompleks określić, że ktoś nam coś załatwi i da. Przyjedzie kiedyś marszałek na białym koniu i wyzwoli całą Polskę i stworzy Polskę, mit, prawda, wielkiego marszałka, albo przyjadą z Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, nam tutaj bogactwo prowadzą i tego. My w Polsce mamy dwie cele, fatalne. Z jednej strony to my jesteśmy łatwowierni dla obcych, bardzo łatwowierni, do każdego tutaj podejścia, ale z kolei, jeśli chodzi o własne, że tak powiem, polityczne, to mamy do siebie wyjątkową niechęć, prawda, i podejrzliwość. Często w tych środowiskach, które powinny nie być wobec siebie podejrzliwe, ja nie mówię o przeciwnikach, prawda, tylko to rodzi potem określone konsekwencje. I na tym polu też trzeba mówić o niepodległości. Na tym polu też trzeba mówić o niepodległości, o tym, jak my się staczamy jako społeczeństwo, bo trudno powiedzieć dzisiaj, definiować do końca naród. Bo proszę Państwa, jeżeli coraz większe rozwarstwienie następuje, to tych odrzuconych jest coraz więcej, a wbrew pozorom to wcale odrzuceni nie będą świadomym narodem. Bo jeżeli ktoś nie ma na chleb, na bułkę, na podstawowe potrzeby, to nie może myśleć o wielkiej polityce, o narodzie, o tym, o tamtym, tylko musi myśleć, jak sobie zapewnić ten dach nad głową, jak sobie zapewnić elementarne papu. A obok tego niewyobrażalna hipokryzja i sposób podmywania podstawowych wartości, które nie tylko chodzi o chrześcijaństwo, chodzi o podstawy tej cywilizacji. I akurat tu jedziemy faktycznie na jednym wózku wszyscy. W Polsce debaty się nie prowadzi, tylko okopane środowiska, często bardziej zachowując się nie jak ludzie, adwersarze przy normalnej, prawda, debacie, ja wyłączam tych zdrajców i tych wszystkich, ja mówię o normalnych Polach, okopują się i pewne kwestie traktują bardzo emocjonalnie i bardziej w kategoriach wiary w kogoś, w czegoś, prawda, niż w kategoriach rywalizacji i prawda, politycznej i poglądów własnych, prawda. To powoduje taki stan, który jest niebezpieczny. Ja bym się skupił przede wszystkim tutaj na trzech wątkach. Tak? Pierwszy wątek to jest ta integracja cywilizacyjna, która no, oczywiście współcześnie, no nie mówię przeze mnie, bo ja nie jestem rzecznikiem, ale na pewno no, przez ruch narodowy oczywiście integracja z Europejską jest mówiona negatywnie i tu chyba nie ma o czym dyskutować. No ale to jest pytanie na zasadzie, czy integracja europejska jest zła sama w sobie, tak? Czy to jest ten model, tak? Bo jeśli rzeczywiście jest opozycja drastyczna, tak? między ideami integracyjnymi z początku integracji europejskiej, taka współczesną praktyką, gdzie no, to nawet nie chodzi, że się zwolennikiem ruchu narodowego, tak? Ale na przykład wystarczy, że się jest demokratą. Zawsze być demokratą i w ten sposób nie wyobrażam sobie, no, znaczy będąc konsekwentnym, jeśli się jest demokratą, no to praktyka Unii Europejskiej jest tak bardzo antydemokratyczna, jaka tylko być może, no, łącznie z powtarzaniem referendów, tak, ignorowaniem referendów, czy prawda, to no, bez dwóch zdań, tak? Więc to jest jakby kwestia taka, czy bo ja jakby ja jestem okcydentalistą jak najbardziej, tak? Znaczy dla mnie jak najbardziej Zachód jest moją rzeczywistością, jest rzeczywistością, której wartości podzielam, tylko ten Zachód ujmowany w tym długim trwaniu, tak? Zdecydowanie nie współcześnie. Więc to jest też pytanie, czy na przykład spójrzmy raczej na to historycznie, to znaczy fakt, iż współcześnie takie, a nie inne wartości są promowane przez Unię, znaczy, no, może to jest zbyt optymizm, ale nie znaczy to, że tak będzie wiecznie, tak? Nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, owszem, tak? Natomiast
nie. Gdyby była możliwość jakby, tak, pewnego aktywniejszego działania na to, by nie działało to wbrew dotychczasowym tradycyjnym ideałom Zachodu, no to na pewno nasze spojrzenie na suwerenność byłoby inne, tak? Na pewno Unia Europejska nie byłaby tak postrzegana jako zagrażająca naszej suwerenności. To się łączy jakby z drugim wątkiem, który chcę poruszyć, czyli jakby z jakością dyskursu publicznego w Polsce. No i tu rzeczywiście jest z tym bardzo źle. To znaczy, no takie, no, bardzo mało na przykład prac jest, które powstały na przykład analizy na przykład dyskursu w sprawie integracji z Unią Europejską. Natomiast tam, tak, moim zdaniem, gdzie ja jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, bardzo, bardzo niekształtowanym, tam w zasadzie nie było żadnej debaty. Znaczy była pewna oczywistość, że wstępujemy do Unii, a jest jakaś, tak, to nie sprowadzało się do kwestii, nie wiem, różnicy poglądów, tak, czy jakiejś dyskusji w ramach pewnego nurtu. Nie, że jest jeden nurt, tylko będzie trzeci. Tak, więc jakoś, no i konsekwencje tego są takie, no, kto włada mediami, ten będzie władał całym społeczeństwem, tak, więc w tym kontekście na przykład należy widzieć brak koncesji dla telewizji trwam, to jest jakby brak wizji na multipleksie. Trzecim jakby takim elementem, jaki tu bym chciał poruszyć, to jest to, no bo rzeczywiście, tak, przyjmiemy, że Polska jest niepodległa i tak dalej, natomiast no właśnie teraz spójrzmy historycznie, czy ona niepodległa będzie zawsze, tak? Czy są czynniki, które by wskazywały, że niedługo może niepodległa nie być? Tak, i to wcale nie czynniki właśnie zewnętrzne, ale wszystkie długofalowe procesy, no demografia, no sama w sobie demografia, to jest absolutny klucz jeśli uznamy, że przetrwanie jest czymś wyższym niż niepodległość, tak? To znaczy, że może być naród, że nie będzie Polski, będzie naród, no to jeśli nie będzie dobrej demografii, to nawet nie będzie narodu, tak? Więc w ogóle nie ma co sobie mówić, tak? Długofalowe procesy, tak? Bo naszej niepodległości nie zagraża to, że ktoś na granicy stoi z czołgami, tak? Nie zagraża nawet to, że nasza gospodarka będzie zupełnie przejęta czy zniszczona, bo też nie dajmy sobie narzucić tego, tak? Bo polska gospodarka nie jest wcale taka słaba, tak? My mieliśmy w historii momenty takie, gdzie pod tym względem było dużo gorzej, tak? Jednak druga RP ze wszystkimi wadami jest przecież dowodem na to, że w skrajnie niesprzyjającej sytuacji można było lawirować przez długi czas, z różnych powodów to się nie udało, tak? Ale właśnie długofalowe procesy, bo nie jesteśmy teraz w tym momencie takim, że możemy tę niepodległość utracić jutro, tak? Ale jesteśmy w tym momencie, że możemy tę niepodległość utracić za tydzień, tak? Za miesiąc, przy tej skali, tak? Tutaj świeży język ciągle jednak. Kiedy wczoraj była ta demonstracja prezydencka, to nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, nasza armia wiozła jeden czołg, który został przywieziony z Afganistanu. Był to czołg z pierwszej wojny światowej. Kiedy stanął ten czołg i taka właśnie we mnie myśl powstała, tak, swoją drogą ciekawa. Gdyby armia Białorusi na rowerach przyjechała, to ten czołg czy by powstrzymał, czy nie powstrzymał? Armia Białorusi ma dobre... No nie wiem, co to jest. Jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie, to oczywiście najważniejszą tutaj rzeczą jest ta suwerenność, prawda? I wypowiadaliśmy moi przedmówcy o tym, że w zasadzie żaden kraj współcześnie nie jest jakoś tam w pełni niezależnym krajem od innych. No może Korea Północna w jakimś stopniu największym jest krajem niezależnym od innych, bo najmniejsza jest ilość tych wzajemnych powiązań z innymi krajami. Watykan. Więc generalnie ja bym wrócił jednak do tego, co powiedziałem trochę wcześniej. Nie chodzi nam o tą niepodległość. Tutaj te wszystkie sprawy zostały już wyrażone, że w zasadzie chodzi nam o to, żeby ta Polska była taka, jaką my sobie ją wyobrażamy i chcemy, żeby była, prawda? No tutaj te wszystkie kwestie, no oczywiście nie chcemy, żeby sąsiedzi dyktowali, czy inne państwa dyktowały nam jakieś swoje rozwiązania, dlatego, że wyobrażamy sobie Polskę jako państwo, w którym to my decydujemy, my naród polski decydujemy. I to się na przykład zawiera w słowie niepodległość, bo niepodległość, słowo niepodległość niesie ze sobą zespół różnorakich skojarzeń i naprawdę dlatego jest często ciągle przytaczane
przez nas. Tak, i odwołując się na przykład do tego wczorajszego marszu, on się nazywa też Marszem Niepodległości, ale dlatego nazywa się Marszem Niepodległości, dlatego mówimy o niepodległości, ponieważ pod hasłem niepodległości w Polsce jest w stanie się podpisać po prostu wielka ilość ludzi. Rzeczywiście teraz może się to zmienia, ale hasło niepodległości w Polsce wydaje się być nadal hasłem nie do podważenia, prawda? Wszyscy się mogą pod tym podpisać, no może już to są już tacy, którzy się nie podpisują, tak zawsze byli degeneraci, także i teraz ich nie brakuje. Także no generalnie niepodległość, czy mamy niepodległość, czy mamy tą suwerenność, mamy ją niestety w stopniu mniejszym, tak, niż byśmy chcieli, żebyśmy mieli. To jest zjawisko. Czy jest potrzebne pielęgnowanie takiego zjawiska jak niepodległość, bądź ta wymarzona niepodległość? Może nie. I czy jesteśmy komuś to winni? Bo to, że mówimy tu o takich archetypicznych rzeczach, nie? Ale pytanie, jakby to już może źle to powiedzieli, postawili te zagadnienie. Czy jesteśmy to komuś winni? Dlaczego to robimy? Dlaczego mamy, bądź może nie mamy tego robić? Proszę bardzo. Generalnie tutaj wyobraźmy sobie, czy właściwie jest naród. Naród jest jakąś wspólnotą, która istnieje na przestrzeni dziejów. Są pokolenia wcześniejsze, jesteśmy my teraz i ten naród przecież będzie istniał, miejmy nadzieję, że będzie istniał, głęboko w to wierzę, że tak będzie, w następnych pokoleniach. I my, nie będę tutaj wchodził w jakieś wątki może mityczne, prawda? Bo często to się tak wyobraża, dlaczego my jesteśmy dobrymi Polakami, dlaczego chcemy dbać o tą wspólnotę, dlaczego powinniśmy pielęgnować jakieś zachowania patriotyczne, dlatego, że jesteśmy to winni duchom naszych przodków. Nie do końca uważam, że tak to wygląda. To znaczy, oni są dla nas jakimś natchnieniem, prawda? No to tak samo. Wzorcem odniesienia. Tak, oczywiście. No, generalnie każdy to tak samo jak znowu symbolika rodzinna, prawda? Mamy ojca, dziadka, jesteśmy w jakiś sposób nawet z tymi ludźmi, których nie znamy. W jakiś sposób jesteśmy przecież z nimi związani, jakieś ich osobiste nawet historie próbujemy powielać, prawda? Próbujemy się do nich w jakiś sposób odnosić. Dlaczego powinniśmy, czy czemu powinniśmy pielęgnować patriotyzm? Właśnie to jest zadane pytanie, pielęgnować patriotyzm. Otóż w zasadzie myśmy powinni żyć tak, żeby tą wspólnotę narodową wynieść do jak największej jakości, prawda? Żeby ta Polska, nie będę używał tutaj fazy, że Polska była wielka, tak? Żeby Polska była wielka, my powinniśmy w tym celu wszystko, co możemy zdobyć, prawda? Na różnych polach, jakiejś tam działalności, także w życiu codziennym przede wszystkim, tak? No i tutaj pielęgnacja patriotyzmu niesie ze sobą skojarzenia jakiejś poświętności tego, prawda? Pielęgnujemy, pielęgnuje się nagrobek na przykład, tak się pielęgnuje, albo tam kwiatki się pielęgnuje, ale nie, to jest, ma być treść naszego życia i ma być to realizowane, właściwie wspólnota narodowa powinna być dla nas ciągłym odniesieniem w naszej działalności, zarówno publicznej, jak i w życiu. Jak i w życiu na bieżąco. Tak jest, tak jest. Patriotyzm to jest życie, tak? To jest nasz czyn i to jest... My musimy być tym patriotyzmem, a my go nie pielęgnujemy, bo to nawet nie jest jakiś osobny byt. To nasze zachowanie winno być patriotyczne, robimy to też dla siebie, prawda? Bo my w tej wspólnocie żyjemy. Tak jak bez tej wspólnoty nie jesteśmy sobie w stanie siebie wyobrazić. Może. Tak to się zamyka ładnie, tak mi się cisnęło na usta. Jedno z pięciu tych prawd Polaków. Co dzień Polak narodowi służy. Tak jest. Jakby to nie dopowiedział, ale to jest jakby rzeczywiście ładnie do tego zmierzało. I zgodnie z kolejnością teraz wypadło na kolegę doktora. Znaczy, ja odpowiem nieco przewrotnie, tak? Spróbujmy to sobie zawiesić na razie. To bo ja się zgadzam, tak? Że jak najbardziej jesteśmy tę niepodległość winni i przeszłym pokoleniom przyszłym, tak? Ale nieco przewrotnie spróbujmy sobie zawiesić to stwierdzenie i stwierdzić, że nie jesteśmy tego winni, tak? Czy wciąż odpowiedź jest pozytywna, tak? Bo to myślę, że na tym polega jakby klucz odpowiedzi, tak? No i zastanówmy się, że nie jesteśmy oczywiście hipotetycznie, tak? Nic winni nikomu przed nami, bo rzeczywiście być może nie jesteśmy, tak? Nikomu po nas, nie wiadomo kto po nas będzie, tak? Czy wciąż jakby ta niepodległość jest czymś ważnym, tak? Czy jak dokładnie brzmiało, tak? Czy jest potrzebne zabezpieczanie tej niepodległości, tak? Dalsze. Oczywiście wciąż tak? To znaczy, że nawet nie trzeba przyjmować żadnych idealistycznych założeń w rodzaju tego, że duchy przodków, że wielkie idee. Nie. Nawet czysto pragmatyczny interes jest jakby oczywiste, że dla nas Polaków tu i teraz tę niepodległość trzeba zabezpieczać, niezależnie od... tu można
przypomnieć na metaforę okrętu, tak, Piotra Skargi, że kiedy okręt zatonie, no to przecież zatoniemy, prawda, wszyscy z nim razem. I tu jakby też problem wydaje mi się, też nie jest przecież niejasny. Jedyną taką możliwością, kiedy tej niepodległości, to znaczy, żeby to było zrozumiane. Takie momenty w historii Polski były, to znaczy takie momenty, kiedy niepodległość nie była czymś najważniejszym, najważniejsze było przetrwanie, tak? No, tradycja endecka, że powstrzymanie się od powstania, uczuwających sił wroga, no to jest działanie literalnie nie na rzecz niepodległości, natomiast jest to działanie wybitnie rozsądne, wybitnie praktyczne i wybitnie potrzebne, tak? Więc jedyną taką możliwością, kiedy rzeczywiście można by dokonać pewnej cesji, tak? To jest to, że w obliczu naprawdę przeważających, nie wiem, sił wroga, schodzimy do podziemia. Czy taka sytuacja dzisiaj jest? Zdecydowanie nie. Tak? Zdecydowanie to jest sytuacja zupełnie. To jest sytuacja z roku, nie, 45, tak? Że, gdzie rzeczywiście wiadomo, że. Znaczy wiadomo, no tak jak się okazało, tak? Że żaden nowy konflikt nie wybuchnie i przez kilkadziesiąt lat nic się nie zmieni, że trzeba postawić na realizm, tak? Czy sytuacja jest dzisiaj? Myślę, że nie, tak? Myślę, że nie jesteśmy w sytuacji. Nie jesteśmy w sytuacji ani upadków imperiów jak morskich, ani powstania imperiów jak piaseckich, tak? Jesteśmy w sytuacji wciąż państw narodowych po prostu. I w tym wypadku jakby żadne zawieszenie, żadna rezygnacja z tej niepodległości w obliczu, tak mówię, no, alternatywa masakra albo brak zrobienia powstania, tak? To nie jest ta alternatywa, jaką mamy dzisiaj i w ogóle tu jak najbardziej odpowiedź jest pozytywna, tak? Mówię, nawet zawieszając to, czy jesteśmy coś komuś winni, bo jesteśmy, tak? Ale nawet mówię, zawieszając sąd o takim idealizmie, patrząc czysto pragmatycznie, odpowiedź jest dokładnie taka sama. Otóż my żyjemy w czasie, w którym język, ten, który jest używany, jest tak formułowany, żeby zaciemniać wszelkie ostre pojęcia. I proszę Państwa, ten język był często przeciwko nam stosowany w ten sposób, że każdy przejaw patriotyzmu to jest nacjonalizm, ksenofobia i antysemityzm, oczywiście na końcu się musi pojawić, no bo no przecież wiecie, kto o tym mówi, to na końcu musi zawsze na siebie zwrócić uwagę, prawda? Przepraszam za ten wtręt, ale mi się wydaje, że dość słuszny w tej całej demaskacji tego wszystkiego. I proszę Państwa, jedną z naczelnych rzeczy, którą powinniśmy teraz czynić w tym gronie, kiedy jest trochę ta fala, prawda? To jest używanie precyzyjnych sformułowań i nadawanie słów ich prawdziwego sensu. Ukradłeś, to ukradłeś, a nie jak w języku tutaj, prawda, no, przejął tego, twekratyzacja. Nie, proszę Państwa, język polski jest wbrew pozorom wcale nie takim nieprecyzyjnym językiem. Trzeba tego języka używać. Nasi przeciwnicy z Gazety Wyborczej i podobnych, prawda, pism cały czas starali się twierdzić, że jak będziemy tracić własną tożsamość i podmiotowość, to będziemy szczęśliwi, nowocześni i bogaci. Otóż dzisiejsze czasy pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Prawda? Tylko utrzymanie nawet za granicą swojej tożsamości daje szansę na awans. Ja nie mówię o tych takich mniejszych pracach, ale przecież ja wielokrotnie spotykałem się, byłem szefem Komisji Łączności z Polakami za granicą, w różne środowiska z Polakami i oni to potwierdzają. Otóż jeżeli ktoś jedzie za granicę, chce robić karierę, prawda? A wyrzeka się własnej tożsamości narodu, a szef, właściciel o tym wie, to mu nigdy większego stanowiska nie powierzy. Bo skoro on jest w stanie się wyrzec własnej ojczyzny, matki, etc., to mi jutro szef zdradzi, prawda? To trzeba zupełnie inaczej te rzeczy rozkładać. I to wszystko zostało, co jest synonimem dzisiaj nowoczesności u tych ludzi? Ano rozwiązłość, prawda? Ano to wszystko, co się wiąże z tymi, prawda, dewiacjami. To jest dla nich nowoczesność. I my powiedzieli, nie panowie i panie, nowoczesność to jest to, że jest super nowoczesna służba zdrowia, ma świetnie przygotowaną maszynerię, prawda, medyczną. Są rozwiązania, jeśli chodzi o infrastrukturę, takie, jakie są w Chinach. Komuniści, bo komuniści zmienili system, ja w Chinach byłem trzykrotnie, ale gdyby się tam pojechało i zobaczyło, jak oni zmieniają ten system praktycznie, prawda, to po prostu trzeba zielenić ze wstydu.
My jesteśmy państwem w środku Europy, który ma praktycznie, może i tą ropę znajdziemy, ale Pan Bóg nam dał praktycznie wszystko. Warunki klimatyczne świetne, tych trzęsień ziemi nie ma, wielkich, tam się zdarzają takie drobne, ale to porównania nie ma ze światem. Mamy skorka godna środków energetycznych, ile chcemy, prawda, to możemy wszystkich wokoło jeszcze tym obdarzyć. I gdybyśmy składli rękę odpowiednio na pulsie, kiedy chodziło o rolnictwo, to możemy wyżywić nie 40 milionów ludzi, tylko 60 milionów. Więc tylko kwestia ustalenia celów, strategii i prowadzenia własnej, w miarę niezależnej gospodarki. Tak. Jak powiedziałeś, dzisiaj nie da rady, prawda, własnego systemu finansowego, prawda, własnej bankowości. Więc to będzie wymiar tego patriotyzmu, praktyczny bardzo. Trzeba oczywiście naciskać na cały system edukacyjny. Przecież to, co się teraz dzieje, wyprowadzanie historii, robienia tym dzieciakom wody z mózgu, to nie jest coś, co się komuś myli, proszę Państwa. Nie, to jest wpisane w tą strategię. Przecież człowiek, który nie ma tej tożsamości, łatwo daje się manipulować, manewrować, on nie rozumie, co się wokół niego dzieje. Ja cały czas mówię od 20 lat. My zaczynamy jako społeczeństwo, jeszcze raz powtarzam, naród to za mocne słowo, nie rozumieć prostej zależności przyczyna-skutek. Emocjonalnie krzyczymy, że nam się coś nie podoba, a potem gremialnie te osoby, którym się nie podoba, idą i głosują na Platformę Obywatelską, bo znów posłużę się piłkarskim porównaniem. Oni chcą być zawsze kibicem Barcelony, czyli tych, którzy wygrywają. A nie tych, którzy, bo kibic prawdziwy to ma największą cechę, to jest wierność, prawda? Nie, on idzie tam, gdzie on ma być wygrany. Jemu się wydaje, że on jest w zwycięskiej drużynie, choć ta zwycięska drużyna doprowadza go do totalnej nędzy. On nawet nie rozumie swojego własnego bytu. To już nie chodzi o patriotyzm, o to, z czego on żyje, co on będzie jutro robił. Co on... I pod tym względem to my o patriotyzmie musimy też mówić, nie tylko ja, najbardziej z szacunkiem o naszych protoplastach, o naszych dziadkach, babciach, o wspaniałym pokoleniu, które dało II Rzeczpospolitą i o tym, co się działo w okresie prawda, wojny, bo ja akurat w rodzinie mam takie przykłady i do najbliższej rodziny. Więc proszę Państwa, tak, ale jeżeli mamy trafić z naszym przesłaniem do ludzi, do większego z grupy ludzi, to musimy mówić tak, bez patriotyzmu doprowadzić własne wnuki i dzieci do katastrofy. Będą w niewoli, w nędzy, i będziesz potem płakał, jak będzie jakaś wielka katastrofa w tym wszystkim. Trzeba im to uzmysłowić. To jest podstawowe nasze przesłanie. Bo czy my chcemy, czy nie chcemy, to tylko świadomi ludzie mogą, prawda, rozmawiać tak, jak my tutaj rozmawiamy o tych rzeczach historycznych, prawnych. Natomiast dla nich będzie ten wymiar bardzo praktyczny. I trzeba do nich z tym przesłaniem dotrzeć. Widzicie, przecież to są hachłaki, że oni nie są w ogóle nowocześni. Jeżeli, proszę Państwa, nie będzie rozwoju demograficznego, to nawet komucha można przestraszyć. Człowieku, jak Ty będziesz tak funkcjonował i tak będziesz niszczył własny naród, to na rentę emeryturę dla Ciebie zabraknie. I dostaniesz powiadomienie do prosektorium, czy gdzieś tam, jutro masz się zgłosić, bo skończyłeś 75 lat i masz chore nerki na przykład, prawda? No co, społeczeństwo będzie Cię utrzymywać, prawda? Czy Państwa... Zależy, z którego punktu widzenia spojrzeć. Czy jest potrzebne pielęgnowanie zjawiska? No, mieliśmy na myśli niepodległości, natomiast w trakcie dyskusji znowu wyszło, że to jest, będzie coś szerzej. Więc tak, ja może pójdę tym tonem, co kolega socjolog, czyli będę na razie abstrahował od tego pojęcia narodu w znaczeniu historycznym, czyli to, co kształtuje nas z przeszłości, to, co jest dzisiaj w kategoriach teraźniejszości i cel, do którego zmierzamy my, dzisiejsi Polacy, jak widzimy tę przeszłość. Bo te elementy kształtują naród, ale weźmy teraz i tutaj. Czyli nie ma przeszłości i nie ma przyszłości. Jest tylko teraźniejszość. Oczywiście to jest podział sztuczny, czym sobie zdajemy sprawę, ale proszę Państwa, chcę do czegoś innego nawiązać. Dobrze, że zostały powtórzone tutaj prawdy Polaków i warto sobie uzmysłowić tą walkę o niepodległą, suwerenną, podmiotową Polskę przez Wielkopolan, Ślązaków. Czyli do tej myśli pozytywistycznej nawiązuję. Proszę Państwa, żeby być patriotą, to trzeba mieć podstawową jedną cechę. Trzeba być odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym za to, co się robi.
Teraz pytanie retoryczne. Czy mamy w Polsce dzisiaj, w cudzysłowie, bo tylko w cudzysłowie mogę to ująć, polityków odpowiedzialnych? Nie mamy. Dziś. Żadnej. Nie wczoraj, nie jutro. Dziś. Proszę Państwa, czy w Polsce obecnie, dziś, tydzień temu, albo czy może Państwo słyszeli, za tydzień, odbyła się dyskusja, nie elitarna, w Sejmie, w Senacie, w Brukseli, nie, ale w ujęciu czwartej władzy, czyli na forum politycznym, wieloświatopoglądowym, pluralistycznym, w gazetach, w mediach, na temat podstawowych warunków strategicznych istnienia tej grupy społecznej, czy tego społeczeństwa, które mamy dziś. Czy ktoś wyartykułował, co jest najważniejsze dla przetrwania tego społeczeństwa? Takiej dyskusji nie ma. Pytanie, kto jest temu winny? Wszyscy jesteśmy winni. Ja myślę, że spojrzenie patriotyczne dzisiaj w Polsce to jest wybijanie kamieniu tego problemu. Co jest dzisiaj zasadniczym problemem dla tego społeczeństwa? Czyli strategiczne cele tego społeczeństwa. Jeżeli to społeczeństwo sobie na to odpowie, to już będzie narodem. Dlatego, że pokaże przyszłość tego społeczeństwa. Do czego ta cała grupa etniczna, społeczna, polityczna, jak ją nie nazwiemy, prawda? Dąży, czego chce. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że całe miliony według mnie osób mieszkających w tym kraju nie wie, do czego dąży. Naprawdę, nie wie, do czego dąży. Ja to mówię prowokacyjnie. Ale według mnie taka jest prawda. To intelektualiści, nie wszyscy intelektualiści należą do elity, od tego zacznę. Ja mam swój pogląd bardzo ostry na temat, kto jest elitą. U mnie to są jednostki w tym kraju. Jednostki. Które są elitą w tym kraju. Mówię celowo w tym kraju, niektórzy tu się Państwo oburzają, ale nie chcę używać wielkich słów. Polska, Polacy, bo powiedzieliśmy, że to są pojęcia nietożsame, jest naród polityczny, jest naród etniczny. Nie chcę tych na razie dyskutować, bo znów wrócimy do historii i do przyszłości. Mówimy o teraźniejszości, wyabstrahujemy. Czyli pierwsza sprawa, to jest cel. Trudniejszym problemem to jest kwestia, jak te cele zrealizować. Nie mówimy, czy będziemy je realizować 10 lat, 5 lat, czy 100. Jak je zrealizować? Czasami możemy zrobić niewiele, bo właśnie jesteśmy współzależni, słabi, mali. Ale czy są te cele? Dwa. Kim, czym cele chcemy realizować? Jak, kim, czym? Najważniejsza rzecz, żeby odpowiedzieć sobie, co jest patriotyzmem, co jest celem narodowym, co jest celem społecznym, czy celem naszej demokracji, jakbyśmy to nie nazwali, z prawej, z lewej strony, ze środka. To jest kwestia, jakie wartości mamy stawiać na piedestał. Najtrudniejszym problemem dzisiaj w Polsce to jest definicja wartości. I widać deprecjację podstawowych wartości, które, no niestety już muszę się do przeszłości odnieść, które były wartościami dla naszych ojców i dziadów. To jest podstawowy problem. Proszę Państwa, i ten problem nie przetacza się w Polsce. To dotyczy całej Unii Europejskiej. To jakie wartości prezentuje ta szkoła? To jest pytanie podstawowe. Jakie wartości dzisiaj reprezentuje szkoła państwowa w RP? Zastanówmy się. Za jakimi wartościami my się opowiadamy od pana Biedronia po Młodzież Wszechpolską? Jaka jest wspólnota wartości dla tych ludzi? Jeżeli jest, to trzeba o to walczyć. Jeżeli nie ma, to znaczy, że marginalia, margines społeczny
decyduje o wartościach w Polsce. A to jest niezgodne z zasadami demokracji. Jeżeli mniejszości decydują, jakiekolwiek byśmy nazwali, czy to są etniczne, czy to są społeczne, czy to są świadomościowe, nieważne, ale mniejszości decydują o kształcie przyszłości tego kraju, to chyba trzeba zmienić nazwę tego kraju. No gdzie my jesteśmy? Prawda? Ale demokracja nie decyduje o wartościach. A ja nie mówię o demokracji, o decyzji o wartościach, tylko mówię, jeżeli mniejszość, nie używam pojęcia demokracji, mniejszość, jeżeli mniejszość narzuca swój pogląd na temat wartości, o wartościach decyduje większość. I to jest element demokracji, czyli byśmy powiedzieli dyktatury większości. Bo demokracja to jest dyktatura większości, aprobowana przez mniejszość w taki czy inny sposób polityczny. Taka jest prawda, ale podstawowy problem to nie jest kwestia ustroju, granic, czołgów i tak dalej, tylko kwestia, jakie wartości są podstawowe. I muszę powiedzieć, proszę Państwa, na chwałę naszego społeczeństwa, bez względu co się dzieje w tym kraju teraz, że z zewnątrz nas właśnie tak traktują, że to są ludzie, którzy mają wartości podnieść ten problem. Odpowiedzialność, wartości i strategia. Ja myślę, że jeżeli te rzeczy będziemy podkreślać, te rzeczy będziemy wypowiadać, czymkolwiek innym się różnimy, politycznie, świadomościowo i tak dalej, wiekiem, pochodzeniem społecznym, jeżeli te rzeczy będą uświadamiane, to będzie lepiej. I ja uważam, że warto by było podnieść tutaj na naszym spotkaniu kiedyś taką dyskusję z różnych opcji politycznych, które przyjdą osoby. I właśnie chodzi o to, żeby nie ścierać, tylko pokazać, jakie rzeczy dla nas są absolutnie tożsame, bezdyskusyjne. I nienaruszalne. I nienaruszalne. Okaże się, proszę Państwa, że tych kwestii jest coraz mniej. I tu jest tragedia. Tak. Że coraz węższy jest ten kościec, który jakby nie różnicuje. Proszę zwrócić uwagę na rok 1918. Jak wiele zdecydowanych przeciwników politycznych, którzy gotowi byli sobie nie podawać ręki, jak wiele ich łączyło. Tak jest. Weźmy Piłsudskiego z Moskwy. Ja dzisiaj przypominałem problem, może mamy na historyków tutaj też, ale którzy do dzisiejszego dnia nie wiedzą, że trzecie powstanie śląskie powstało na rozkaz Józefa Piłsudskiego. A realizował to zdecydowany przeciwnik Józefa Piłsudskiego, Wojciech Korfanty. Piotr ma to taki w naturze, że pod koniec każdej dyskusji, to jest drugie, ale to też, ale że w pewnym momencie otwiera mnóstwo różnych drzwi i niestety każde z tych drzwi są ważne, ale wiadomo, że na dzisiaj...